otwieramy w ogrodach zamkowych wystawę archeologiczną, planszową. Pokazujemy miejsca i najciekawszych odkryć na tym terenie. Na poszczególnych planszach opowiadamy o nich, pokazujemy je dzięki tej panoramie i rysunkom Michała Słówczyńskiego. Jednym z takich miejsc jest stanowisko, gdzie niegdyś odkryto groby szwedzkich żołnierzy z czasów potopu. Historia odkrycia grobów na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczyna się w 1937 roku. Wtedy stwierdzono, że są to groby pochodzące z okresu średniowiecza. Groby były odkrywane jeszcze w latach 60. W 1984 przeprowadzono planowe badania i wtedy stwierdzono, że najprawdopodobniej są one związane z czasami potopu szwedzkiego. Nasze badania najnowsze dowiodły to w pełni. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich, poczynając od najmłodszych po ich rodziców, do uczestnictwa w grze miejskiej pod tytułem Tajemnice Zamkowych Ogrodów.